Kochane, wspaniałe kobiety, kończy się pewna era. Kończy się era ryb. Może z czymś to skojarzycie. Kończy się czas męskiej, szowinistycznej dominacji. Kończy się czas naprężonych do czerwoności penisów, chciwości, zazdrości, ciągłych wojen i kontroli. Odbywa się to w wielkim spazmie bólu i cierpienia. Kończy się to atakiem na naszą godność, wolność i piękno, jakiego współczesny świat jeszcze nie widział. Kończy się czas panowania facetów i całe szczęście. Całe szczęście, bo my, mężczyźni, jesteśmy za życiem. Ale to wy jesteście życiem. Wy dajecie życie. Wy macie specjalny udział w dziele stworzenia i tajemnicy Boga. Wy jesteście boginiami. Może zabrzmi to nieco patetycznie, ale wy jesteście światłem i nadzieją nowej ery. Tak, nastają dni ciemności i musimy to przetrwać wszyscy. Przetrwamy. Przetrwamy, jeśli my, mężczyźni, zajmiemy się tym, czym mieliśmy od dawna się zajmować, ochroną i bronieniem was, dbaniem o was i troską o was, a nie wciąganiem was w coraz bardziej szalone gry naszych rządnych władzy i kontroli umysłów. Ale budzimy się. Uwierzcie nam. Coraz bardziej rozumiemy i wy coraz bardziej rozumiecie, że kobiecość to nie płeć, to nie tylko płeć. Kobiecość to serce, intuicja, troska, oddanie i mądrość. Mądrość niepochodząca z głowy. Przez wiele setek lat musiałyście żyć w świecie stworzonym i wymyślanym przez nas. No, do niczego dobrego to nie zaprowadziło. Wystarczy się rozejrzeć, w jakim miejscu jesteśmy, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Cóż. Możecie czuć się osamotnione, bo Kościół wybrał. Zamiast nieść wam ukojenie, spokój i uczyć się od was miłości, nie dowierza wam. Odbiera wam prawo rozwiązywania najtrudniejszych dylematów etycznych i moralnych w cichości serca i sumienia, sprowadzając duchowość, religię i wielką, wspaniałą misję Jezusa, który kroczy przez świat, mówiąc: nie lękajcie się, do obrony nienarodzonych dzieci, która może i jest w jakimś sensie ważna. I może warto byłoby kiedyś o niej podyskutować, ale w czasie, w którym żyjemy, dzisiaj nie najważniejsza. Tak jak wy bierzecie na siebie ciężar rodzenia, to tylko wy możecie wziąć na swoje barki ciężar decyzji o nierodzeniu. Tylko wy możecie taką decyzję podjąć, bo tylko wy będziecie trud takiej decyzji, jakakolwiek by ona nie była, dźwigać przez całe życie. Tylko wy. I tylko wy, będąc zanurzonymi w tajemnicy stworzenia, możecie w tej decyzji układać się z siłami wszechświata, bo tylko wy macie do tych sił bezpośredni dostęp. My, mężczyźni, jesteśmy za obroną życia. Bo obrona życia to obrona godności, wolności, prawa do samostanowienia. Obrona życia to odnalezienie w sobie prawdy o tym, że jesteśmy dziećmi i dziedzicami Boga na ziemi. I w imieniu wszystkich sił wszechświata tylko wy i wasze ciała mogą decydować o życiu, które współtworzycie. Obrona życia to obrona jakości życia, a nie ilości narodzonych dzieci. Życie to coś więcej niż tylko połączenie się plemnika z jajeczkiem. Życie to coś więcej niż przeciśnięcie się z mozołem na ten świat. Przez ciało kobiety. Przecież życie można zmarnować i zaprzepaścić, choć fizycznie cały czas toczą się w nas biologiczne procesy. Wy tworzycie więź z życiem, której my możemy tylko zazdrościć. Wy macie więź z wszechświatem i zanurzone jesteście w jego tajemnicy, czego my wam zazdrościmy, dlatego tworzymy religie. Często niestety obsesyjne, opresyjne,
chcący kontrolować każdy aspekt waszego życia i zawłaszczać waszą tajemnicę, za co przepraszamy, ale budzimy się, uwierzcie. Żyjemy w czasach, kiedy rządzący przestali lubić ludzi, narodzonych ludzi, a cała ich troska zaczęła skupiać się na tych nienarodzonych. Bo rządzący lubią już tylko rządzić. Opętała ich demoniczna żądza rządzenia każdą komórką naszego ciała i w każdym aspektem naszego życia, naszym zdrowiem i naszymi wyborami. Smutni panowie o pokrzywionych twarzach i zimnych sercach zajmują się leczeniem nas, odbieraniem nam radości życia. Rządy zajmują się naszą moralnością, duchowością, rodzeniem i uczeniem się naszych dzieci. Naprawiają nas za pomocą policyjnych pałek, gazu, szmat na twarzach, zakazami, obostrzeniami i wszechogarniającą arogancją, rosnącą z dnia na dzień agresją. Rządy wchodzą bez pytania w każdą chwilę i każdą intymność naszego życia, oczywiście w bezbrzeżnej trosce o nas. My, mężczyźni, rozumiemy jednak, że ochrona życia to ochrona was, waszych praw, waszych ciał, waszej psychiki, aby dzieci, które rodzicie, rodziły się zdrowe i szczęśliwe. A to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy wy będziecie zdrowe i szczęśliwe. To stanie się wtedy, kiedy my się obudzimy i zobaczymy, ile wam zawdzięczamy, jak wspaniałą lekcję nam dajecie. System pada, trzeszczy w szwach, zwija się w spazmach bólu. Jeszcze trochę przyjdzie nam przejść, ale coraz bardziej będziemy przechodzić to wspólnie. Wy będąc szafarzami życia, a my waszymi troskliwymi opiekunami. Wiem, że to trudne. Wiem, że to trudne, bo wiele nas dzieli. Wielu rzeczy w sobie nie rozumiemy. Ale budzimy się. Bo wy się też budzicie. Wiem, że to trudne. Poszarpią nami wszystkimi emocje, ale nie dajcie się zabrać nienawiści. Nienawiść to męska broń i faceci chcą was sprowadzić do tego poziomu, bo dobrze się tam czują. Uważajcie. Twórzcie to, co potraficie najlepiej. Twórzcie wielkie kobiece pole serca. Walczcie jak lwice, ale niech wasze serca będą jasne i spokojne. Nikt nie powstrzyma tego, co nieuniknione. Świat, który znaliśmy, rozpada się na naszych oczach, a wy będziecie tworzyć nowy. My, prawdziwi mężczyźni, jesteśmy z wami i już zawsze będziemy.